Przeprowadzamy wywiad ze zwycięzcami konkursu na najaktywniejszych uczestników warsztatów I Love Rolki. Przedstawcie się i powiedzcie, od jak dawna jeździcie na rolkach. No to ja nazywam się Magdalena Tomczak. No i jeżdżę na rolkach gdzieś tak od 4 klasy podstawówki. No ja jestem Michał Lewniowski i jeżdżę na rolkach od komunii, kiedy dostałem rolki. Jak byście opisali tę imprezę w 2 zdaniach? Mi się naprawdę bardzo podobało, bo zawsze jeździłam na rolkach po mieście i to było raczej takie nudne doświadczenie, można powiedzieć, dlatego przestałam i nie miałam długo kontaktu, a teraz jak poszłam na te rolki, to nauczyłam się jeździć slalomem, ogólnie kilka fajnych trików razem z kolegą. No, mi się bardzo podobała atmosfera i szybko łapałem, o co chodzi w tym wszystkim. A Magda, wygrałaś również w konkursie przejazd pod Tyczką. Ciężko było? Szczerze mówiąc, to jak zobaczyłam te 75 cm, to naprawdę się przeląkłam po prostu. Moja koleżanka tam widziałam, właśnie dotknęła plecami i sobie myślę, kurczę, jeśli jej się udało, to może mi też się uda. No i nie było wcale tak ciężko, tylko właśnie były pierwsze 2 próby nasze, nie udało się nam. Koleżanka za trzecim razem też jej się nie udało, a mi już za trzecim razem na szczęście się udało. No, i jestem z siebie zadowolona. Obydwoje przez większą część warsztatów trenowaliście pod okiem Eweliny Czapli, złotej medalistki z Korei. Jakie wrażenia? No jest mistrzynią. No. Naprawdę, szczerze mówiąc, to nie pomyślałem, że ktoś może dawać takie trafne rady, bo tak szczerze mówiąc, mówi się, że nie jest łatwo się nauczyć, że to tylko tak wygląda, a jeśli jest ktoś taki, kto naprawdę potrafi pokazać, na przykład mi tłumaczyła, że właśnie, że się za bardzo się garbię po prostu, że się podkulam, a to było przez to, że się bałam po prostu, że się wywrócę na plecy. Na początku trochę to było bardzo trafne, ale dobrze do nas podchodziła ze stoickim spokojem, naprawdę profesjonalnie. Kilka razy i naprawdę się dało wszystkiego nauczyć. Czy macie zamiar kontynuować przygodę z rolkami? W jakiej formie? Jeśli tylko będzie możliwość w pławach, to ja jak najbardziej. Szczerze mówiąc, nie podejrzewałem, że taka zabawa z kubeczkami jest naprawdę fajna. Więc można spróbować czegoś nowego. Super, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Fajnie.